Po pierwsze, jesteście na cmentarzu, który jest pierwszym cmentarzem warszawskim, który został wykorzystany do tajnych pochówków. Dotychczas, proszę Państwa, mogę Państwu powiedzieć, że od 44 do 56 tylko pochowano tutaj 220 osób, ale dotychczas ja znalazłem, a ile będzie więcej, nie wiem, bo przyjeżdżał czasem samochód i sypywał do grobu. Proszę Państwa, tutaj na tym cmentarzu leży największy morderca, jeden z największych morderców, naczelnik więzienia praskiego, który dla przyjemności strzelał. A wśród wykonywujących wyroki strzelaniu była kobieta, która była w ciąży. No ale to było 500 zł i pół litra wódki za głowę. Tak to się nazywało. Proszę Państwa, to co się działo, to tego trudno uwierzyć, bo to co pisał kiedyś, prawda, pisali dwaj ludzie, a jeden to był komunista, który potem przestał, Orwell, potem przestał, wyleczył się jakoś, okazuje się, że to jest czasem wyleczalne. A drugi to był słynny pisarz, przepraszam, szedłem dość szybko, austriacki. Proszę Państwa, ich niesamowitość, nierzeczywistość jest niczym z tym, do czego doszło w Rosji Sowieckiej. Proszę Państwa, tutaj mamy pomnik. Jak staniecie tutaj, to będziecie stać na mogiłach. Dlaczego? Tu spoczywało 34 osoby. Trzy osoby zostały ekshumowane tajnie. Za to wszyscy by dostali co najmniej po 15 lat. A jak przenosili te ciała. Natomiast ci, którzy zostali, to Państwo chyba wiecie, że tu spoczywa słynny, jeden z najsłynniejszych dowódców zgrupowań partyzanckich. Orlik słynny. Nie wiem, czy tu Pani jest. Jest. Och, to cieszę się Pani Krystyna, tu jest szwagierka. Pani mąż był dowódcą jednego z pododdziałów. Ale mąż był dowódcą jednego z pododdziałów. No, prawda? Więc ja to, co mówię, to jednak pamiętam. Proszę Państwa, siedząc w więzieniu zaczynałem, wiedziałem, żeby przesiedzieć wiele lat w więzieniu, trzeba, no, ja słyszałem pytanie zadane człowiekowi, który siedział w Rosji, siedział w kazamatach, siedział, to wiecie Państwo, co to są kazamaty, są to takie cele przy cytadelach, przy umocnieniach. I potem był zesłańcem. Jako chłopak, miałem może 6 lat, słuchałem tego, bo to było powstanie z 1963 roku. I ten człowiek powiedział, dziadek mój pytał, no ale jak ty to przeżyłeś? Tyle lat, to kilkanaście lat. On powiedział, przeżyłem, bo trzeba mieć cel. No ja jako mały chłopak tak mówię, co to jest? A potem sobie przeczytałem, co to napisał niejaki Adam Mickiewicz, który powiadał, że siedząc w odosobnieniu możesz trony przewracać. Też jako małe dziecko tak sobie zastanawiałem, jak on mógł to robić. I potem, kiedy sam siedziałem, to zaczynałem, a siedziałem w UB, to był żart. Tam dwa tygodnie ten typ na Cyryla i na Metodego. Cyryl jak Cyryl, ale jego Metody. Proszę Państwa, ale po to był żart. Ja potem siedziałem w kontrwywiadzie KBW. I sądził mnie sąd dowództwa KBW, a ja nigdy nie byłem w KBW, ja miałem 19 lat. Tylko niestety, kto się dotknął jakichś spraw KBW, a KBW robiło bardzo brzydkie rzeczy, no a ja się musiałem tym zajmować, żeby się dowiedzieć, co oni robią. Prawda? I proszę Państwa, i tam zacząłem pisać wiersze. No, nawet to, taki jest pan, który mi na starość mnie wyciągnął to, i to jest straszna rzecz, czego człowiekowi na starość mogą mnie wyciągnąć. Bo ja nigdy się nie przyznawałem do tego, bo moi koledzy, przyjaciele, starzy partyzanty by mówili, te poetnik, prawda, więc nigdy się nie przyznawałem do tego. Ale to nie było, to był żart. I nagle, proszę Państwa, dowiaduję się, że cela, w której się pyta strażnik, młody człowiek, który był chyba w moim wieku, zapytał mnie,
czy dostałeś czapę? I ja mówię, nie, czapę to znaczy karę śmierci. I mówię, nie, bo wrócił z urlopu. Nie, dostałem 15. No to masz szczęście, bo twoja cela to nieszczęśliwa. W twojej celi siedzieli wszyscy przygotowani na śmierć i ty też byłeś przygotowany. Rany boskie. No i kto mówi, 3 tygodnie przed tobą wyprowadzony został, przepraszam, że nie wymienię nazwiska, znany polski arystokrata. Wiecie państwo, mną to wstrząsnęło, ale jednocześnie to było jak piorun, świeciło mnie. Co mam robić? No właśnie, zbierać tych wszystkich, którzy nie wiadomo gdzie przesłuchiwali, bo IPN w ogóle nie ma pojęcia, że był przez kontrwywiad przesłuchiwany, tylko uważali, że na Mokotowie. Bzdura, oczywiście, no ale to trzeba się dobrze zajmować. Ja nie za pieniądze, ja dokładam do tego dużo. Proszę państwa, i zdrowiem też. Proszę państwa, i tutaj, od tego czasu błysnęło mi światło, że przecież trzeba dowiedzieć się o tych ludziach, bo już wiedziałem, że potajemnie chowają, bo mnie zawsze mówili, będziesz wisiał, przybędą strzały na twój grób i nie będą nikt wiedział, gdzie ty leżysz. To jest taka metoda sowiecka NKWD, żeby załamywać ludzi. Nie będą wiedzieli, prawda, bo ludzie, zwłaszcza prawosławni, jeszcze bardziej to odczuwają, kiedy nie mają, rodzina nie ma grobu. On, prawda, zresztą nie tylko i w różnych wyznaniach to jest. Więc to miało być załamanie, że przyznaj się, ale ty nam mów, my wszystko wiemy, ale ty nam mów. Prawda? I wtedy zorientowałem się, że trzeba zbierać. No i kiedy po 9 miesiącach pobytu pięknego w Warszawie wywieziono mnie do Lewicza, mojego ulubionego Dorewicza, siedziałem tam tylko 8 lat i 4 miesiące i tam zacząłem zbierać te wszystkie dane o tych ludziach, bo ludzie przychodzili, przyjeżdżali, a zwłaszcza ci, którzy siedzieli na karze śmierci, tylko przepraszam, czy ja Państwa nie zanudzam. Proszę Państwa, przyjeżdżali i mówili o tym, gdzie kogo zabili, kiedy zabili, kto strzelał, bo dla przyjemności pan naczelnik strzelał. Chcę Państwu powiedzieć, że ten morderca spoczywa na tym cmentarzu. Ale ode mnie nie dowiecie się, gdzie spoczywa. Niech spoczywa. To jeden z największych zbrodniarzy, jakich jacy byli w ogóle nie tylko w Warszawie. Jak on się nazywał? Klejman. Koppel Klejman, tak. On miał inne nazwisko oczywiście. I proszę Państwa, wtedy zacząłem to zbierać i opuszczając więzienie po 9 latach i 4 miesiącach wychodziłem razem z moim lekarzem. Wyobraźcie sobie Państwo, mój lekarz to był człowiek, który miał numer 55 Oświęcimia. Wyobrażacie sobie? Pierwszy transport do Oświęcimia i potem odsiedział około 8 lat. No i proszę Państwa, kiedy wychodziliśmy, to wychodziłem jakoś lekko. Dlaczego? Bo miałem na sobie garb, dość ciężki, bo to była nie trudna sprawa, a bałem się jednego, że mogę w nocy przypadkiem mówić. No i wtedy będę wisiał. No i, ale na szczęście nie mówiłem. Kiedy wróciłem, chciałem dalej tutaj prowadzić, szukać, bardzo szybko sprawdzać i wtedy złapał mnie za rękę pułkownik Niepokulczycki, z którym siedzieliśmy i który jeszcze siedząc w więzieniu wyznaczył mnie. Proszę sobie wyobrazić Państwo, bo takich rzeczach nie słyszeliście. On został w więzieniu, a ja wyszedłem. I nagle do mnie pisze jakaś ciotka, robi mi awanturę, że ja się do niej nie zgłaszam. Więc mówię, co to za ciotka? No ale wreszcie zmądrzałem, trafiłem. Ostatnia zamachowczyni na Skałona, wyobraźcie sobie Państwo. Wspaniała osoba. Ona się mną tak zajęła, że potrafiła mnie zaprowadzić do wiceministra zdrowia, profesora, nie będę wymieniał nazwiska, i mówiła tak, słuchaj, jak mu w ciągu tygodnia nie załatwisz lekarstw, to pogadamy. I potem, kiedy pani wyszła, pani Władysława, to profesor do mnie mówi, widzi pan, takie mieliśmy dziewczyny w bojowej organizacji PPS. Oni byli w bojowej organizacji PPS, który był Józef Piłsudski. I właśnie brali udział właśnie w zamachu na Skałona, gubernatora Polski. Ale wracając, proszę Państwa, złapał mnie Niepokulczycki za rękę, kiedy zacząłem chodzić po cmentarzu i wyszukiwać, czy to, co ja mam, jest prawdziwe. Bo do ksiąg nie wolno było się dotknąć, bo UB trzymało rękę na księgach więziennych, tutaj
cmentarnych. I proszę Państwa, wtedy wstrzymał mnie przed tymi, bo powiedział mi, no cóż, nie unikniesz powroza, miał takie powiedzenie. Ale mówi, przyjdzie czas, że zobaczysz, będzie można. I proszę sobie wyobrazić, kiedy przyszedł stan wojenny, ja prowadziłem, kierowałem dwoma punktami pomocy internowanym, a właściwie trzema. Ten trzeci to był tak tajny, że biskup nie mógł wiedzieć. Chodziło o pomoc uciekinierom i ukrywającym się. I proszę Państwa, kiedy to się już skończyło, przyszedłem tu na cmentarz załatwiać coś i właśnie tutaj pani dyrektor okazała się bardzo sympatyczna, przedtem byli bardzo niesympatyczni ludzie i właśnie powiedziała mi coś takiego, czego nikt nie mógł wiedzieć. Mianowicie to, że ja i moja grupa ludzi, którą kierowałem, uratowana została. Sześć osób. W tej grupie był jeden nie tylko młody, tak jak ja byłem najmłodszy w tej grupie i co ciekawe, nawet ci ludzie nie wiedzieli, że ja kieruję tą grupą. Uważali, że to taki podoficer, który był specjalista, a potrzebny mi był specjalista od wysadzania. On świetnie mosty wysadzał w powietrze, prawda? I jak już miał laski, prawda, dynamitu, to się z nimi wiedział, jak obchodzić. Proszę Państwa, kiedy nas tu złapano, to złapali nas ci panowie, to znaczy młodzi ludzie z SS, Hermann Göring, wspaniale uzbrojeni. No i tutaj rozgonili tych, bo tu niewiele na cmentarzu brudnowskim było grupki, ale to tak, ktoś miał jeden granat i koniec, jak rzucił, to już po psokach. A drugi znowu miał w pistolecie, prawda, jeden magazynek. No w ogóle płakać się chce, a nie mówić. I proszę Państwa, uratowany zostałem, tak? Potem znowu jeszcze raz wywieziony przez Niemców do Austrii, ale właśnie wróciłem tutaj. I wracając, zacząłem zbierać te dane. I proszę Państwa, właśnie wtedy, kiedy przyszedłem do tej pani dyrektor, zupełnie załatwiać, ona mnie poprosiła, czy nie mógłbym pokierować takim zespołem historycznym, bo tutaj robią, jest takie Towarzystwo Opieki nad Cmentarzem Brudnowskim. I mówią, no pan jest prawnikiem, tak ja jestem, skończyłem prawo, jestem kryminologiem kształcenia. Więc mówi, pan, gdyby tym pokierował, to by tutaj można było coś zrobić. No rzeczywiście, można było wiele zrobić. Ja wpadłem na pomysł, od razu mi się przypomniało wszystko, że najpierw zaczęlibyśmy od tych powstańców powstania 63 roku, bo ktoś powiedział, że tu jest 8. Ja powiedziałem, że będę miał wkrótce 50 paru. Powiedziano mi, że kaktusy mi na dłonie wyrosło, ale znaleźliśmy ponad 60 zaniedbanych grobów powstańców powstania styczniowego. I proszę Państwa, i wtedy pani mnie dopuściła do ksiąg na parę dni. I pierwszego dnia, proszę Państwa, mało zawału nie dostałem, kiedy zobaczyłem, że największa ta tutaj mogiła, która liczyła 34 osoby w pierwszej chwili, jest w tym miejscu, które ja już miałem zlokalizowane siedząc w Rewiczu. I tą drugą też miałem zlokalizowaną. I zlokalizowane jeszcze pojedyncze. I miałem już około setki osób. No więc proszę Państwa, czy można powiedzieć, że straciłem? Nie, no wyszedłem mając prawie 20 kilo niedowagi i 100% niezdolności do pracy. No ale, przepraszam, to było nie za darmo. Zapłaciłem dużo. Ale nie straciłem tego wszystkiego. Bo proszę Państwa, mogę Państwu powiedzieć, że jest jeszcze grupa, którego się poszukuje, wszyscy szukają w Polsce. Być może, że za parę miesięcy ja powiem, gdzie może być. To znaczy nie powiem, bo córce generała powiedziałem, że jak będę miał 10 świadków, dotychczas mam 4 rysunki, wszystko pięknie, ale ja nie jestem człowiekiem, który chce zaistnieć. Starość to właśnie jest taka typowa, że ludzie chcą zaistnieć, bo to oni chcą coś znaczyć. Naprawdę to nie tak. I prawdopodobnie jak przyjdzie czas, ale w starożytności mówiono, znaj stosowną chwilę. Ja chciałbym znaleźć stosowną chwilę, żeby podjąć się szukanie jeszcze czegoś. Szukałem wiele osób i powiem szczerze, odnalazłem je, proszę Państwa. Płacę za to zdrowiem. No jestem już starym człowiekiem, ale może jeszcze może mi się uda. No bo w więzieniu modliłem się o to, żeby jak najpóźniej umrzeć. Dlaczego? Dlatego, żeby się nie cieszyli, że ja, prawda, tak szybko, że tak powiem, kipnęłem.
No, przesiedziałem ileś, ale jak Państwo widzicie, mamy tutaj, oddajemy cześć tym ludziom, którym powinniśmy oddać cześć. I pamiętajcie Państwo, przychodząc tutaj, wchodząc na ten teren, pamiętajcie o tym, proszę Was o to, że to są groby. Osoby, powiadam, rodziny chciały, żeby tak było, jak jest, ale uszanujmy to. Uszanujmy to, naprawdę. Proszę Państwa, jeszcze chcę Państwu jedną rzecz powiedzieć, to już nie będę nudził. Przez 10 lat, proszę Państwa, walczyłem o to, żeby ta mogiła była mogiłą wojenną, tak jak powiadają konwencje genewskie. Łamano konwencję genewską i nic nie robiono. Mieliśmy takich przeciwników, że powiedzieli, po co wy tu budujecie ten pomnik? A u nas to tam jest w tym miejscu, nie powiem gdzie, u nas to jest wszystko. Ja mówię, jak to wszystko? Nie rozumiem. A no bo u was to tam leżą jacyś, ja mówię, przepraszam, jacy. Przepraszam bardzo, czy krew żołnierza to jest inną krwią niż generała? No i wtedy jakoś ktoś zapomniał o tym. Ten pomnik należał się tym ludziom, którzy tu spoczywają i należał się tym wszystkim, którym pluto w twarz, pluto nam w twarz. Jeżeli ktoś mówi, żołnierze wyklęci, tak, byliśmy wyklęci, nie mogliśmy się przyznawać do tego, że byliśmy, prawda? Ja nie mogłem się przyznawać ze względu na to, że ci, którzy mi pomagali, że pracowałem, profesor mój, nie chciałem mu robić trudności, żeby mu tam powiadano, jakiego ty tam masz straszliwego człowieka. Także proszę Państwa, nadeszły dni, dzisiaj jest dzień, wiecie jaki to jest Państwo dzień, prawda? I cieszę się, że to co się udało, że dostaliśmy wreszcie, dostaliśmy po 10 latach status, prawda, pomnika straconych i wojennego. Proszę Państwa, dlaczego wojennego? Tu obecna pani Krystyna i jej mąż byli głównymi opiekunami tego pomnika. Proszę Państwa, tutaj jak przyjadą, prawda, jakieś wycieczki, to pozostaje strasznie dużo, prawda, świateł. Pozostaje bardzo dużo kwiatów. My się cieszymy, że te osoby przyjeżdżają tu. Ale proszę Państwa, tego naprawdę jest dużo. Na szczęście to niedawno to przesunięto takie jakieś, prawda, urządzenie, że możemy tam rzucać, prawda, te śmieci. Ale tak trzeba było bardzo daleko to nosić. Także przez 10 lat, proszę Państwa, pracowaliśmy sami zbieraliśmy pieniądze. Wśród Was na pewno są ci, którzy, bo to koleżanka, która bardzo ciężko choruje teraz, zawsze prowadziła tutaj, prawda, zbiórkę pieniędzy. Zbiórkę pieniędzy właśnie na co? Na to, żebyśmy czasem, aha, jeszcze taka rzecz jest. Niektóre osoby stawiają bardzo blisko światła, bardzo blisko tych kamieni, tej ściany kamiennej. I to potem trzeba naprawdę bardzo szorować, a ci, którzy szorują, to nawet, no, trzeba im płacić za to dużo. Proszę Państwa, ja chcę Państwu najpierw serdecznie przeprosić za moje spóźnienie, ale chcę Wam Państwu podziękować, że przychodzicie nawet w taki dzień. Serdecznie Państwu dziękuję.